Dzień dobry Państwu. Dziś mamy środę, jak u smoroda. Gęsta atmosfera, widzę. Bardzo gęsta. Jak sok z pizdy. Pojechaliśmy na trzeci komisariat policji. Siedem maszcie, zawsze ma pretensje, że ja brudny. Tak, niech on przyjdzie rozpalić w piecu. Niech on przyjdzie rozłożyć w piecu. Niech on przyjdzie umyje podłogi. Żeby mnie policjant obrażał. Ja powiedziałem jemu, że pójdzie skarga na niego. Skarga do Warszawy. Że zachowują się bestialsko. Jadą po mnie, bo słuchają narkomana. Normalnie wyglądam. O, normalnie, tak. Normalnie. Tylko jak babka. Trzeba dbać o siebie. Właśnie, ty jak babka wyglądasz, bo... Kremiki. Trzeba dbać o siebie. Kremiki. To lepiej wąchać, palić papierosy, niż siedzieć w brudzie. Jeszcze oficjalnie poinformować, że po tym jak dzisiaj się tutaj wszyscy rozejdziemy, niestety... Jesteś śmierdziuchem. Prezydenckim śmierdziuch. Nie, ty smrodem smrodziarzu byłeś. Nawet niemiecki mówił, czemu tak u ciebie kurwa śmierdzi? A od czego jechało? Czym jechało? Rozpuszczalnikiem. No, tak samo w tym po prostu koszula ta gruba, całe te wszystko i te i nieogolone całe te kurwa. To niedługo by, chyba będą Mikołajki. Mikołaj chyba niedługo. Mówisz, że ja nie ogolony. Tak. Bo ja chcę spróbować jak to z brodą, bo nigdy nie miałem brody. Nigdy. Ale spojrzałem gdzieś w lusterko. W tą spedaloną chłopską mordę. Ten homoseksualny, ordynarny ryj. To powiem tobie, majorze, to jest ohydne. Ogolę się, umyję się. I będę tacy jak lalusiek. Twarz i tam chlupałem wodą. No nic, uszechnie. I wysnie. I twarz, włosy poprawiłem trochę, żeby to inaczej wyglądało. I twarz umyłem. I ręce. Załatwiałem się, dziś kurwiłem. Higiena musi być. Jak przyszłeś do mnie, to się wybiłeś, bo byłeś zajebany, zaśmierdzony. I dalej byłeś zaśmierdzony, lałeś w majtochy, kurwa. Majtochy lałeś. A i srałeś w majtochy nawet. Wiesz, a ja, jak srałeś, nawąchałeś się rozpuchu, to ja, wiesz co, wybierałem twoje gówno z twoich majtochów zasranych. Tam siedzisz, na krzesełku! Sram! Tak! Sram! Jest nagrane na mojej kamerze! Podnosiłem sobie wiaderko, kurwa! Ile razy tu tynkowałeś? Żygałeś? Ile razy, kurwa, po rozpuszczalniku? Ja cię rozję! Nie chcę się stać. Da! A kierowcy nie chcą puszczać do przodu, nie wiem dlaczego, bo... Tłumaczył się, że o, koronawirus, a już koronawirusa nie ma, przepadł, poszedł do Rosji, do Moskwy. A co tam masz? No. Zapach, ale już nie pachnie. Co powiesz na lusterku? Chodzą policjanci, zapuszczają brodę, a ludziom tak prywatnym nie można zapuścić brody. A dlaczego nie można prywatnym? A bo policjant jeden mnie obraził. Jak ja zajechał nieraz niepodgolony, to powiedział, że ja śmierdzę. Aj, dobra, już to mnie. A Andrzej zobaczy golony. To weź tak na krótko się zetnij, żeby już. No wiesz, na trójkę, jak zawsze. Na trójkę, no. Żeby już do świąt ładnie, na święto ładnie wyglądać. No. Kiedy ty się wykąpiesz, kurwa, brudanie? Tak jak było po tremu. I umyję się, wykąpię się w wannie. Rozpalę w piecu. Krzysztof się zesrał. Nie dał się na mnie nawet umyć, dokładnie. Ale umyłem się. Ale czego nie dasz mnie brudki pochodować dłużej? Nie trzeba tobie brudki. Święta już minęły. O pięć dych się dokładamy. A to nie święty Mikołaj. Masz być ogolony. Włosy to abyś umył. Już czwarty jest. Pozdrawiam, będę wyprowadzał się. Śmierdziuchu!
Damy się działy! A ty kurwa! Kurwa, drzewka nie wiesz, co zrobić! Im spał na materacie, chlał, pił, zarośnięty był jak potwór, przyszedł do mnie, to jest prawda, Andrzejku, i ja... A ty jaki jesteś, zarośnięty czy nie? Ja? No? Ja przez majora i przez Andrzejka teraz jestem zarośnięty. Człowieka chowa do jamy, żeby nie śmierdział. Na innego człowieka, bo wiadomo, że ciało się rozkłada, tego człowieka nieżywego. Możesz twoje ciało się rozkłada, bo tak śmierdzisz. Dawno siedziałeś i śmierdziałeś? Dawno? Tak, dawno. Dawno? To ci łypem wcale jeszcze raz butelkę. Miałem pomóc, ja ci daję dach nad głową, pomóc, a nie zciągać twoje brudy. Każdy. Co? Moje brudy? Tak. Kto wanny mył? A kto zajebał? Major. Po majorze myjesz. No to on ma być? Ciebie nie było, Andrzejku. Podjechał kto? Smołogo Bogus. Do domu ja widziałem przez okno, przez kamery. Nie wpuściłem. Udawałem, że mnie nie ma. Ale ty masz obowiązek wpuścić, jakby chcieli wejść. Wow!